I tak tu sobie właśnie wygląda droga zagrodzona. Dołków nakopali. Sprzętu stoi pełno. Tu jakiś dołek taki zagrodzony i tam widać rura gazowa, tak wygląda, bo żółta. I taśma z napisem gaz, to te niepoważniony wstęp zbroniony, teren budowy wstęp zbroniony. No i tu taka sobie jeszcze droga jest, jednak tutaj do przejścia. Uwaga, roboty ziemne. Jedna koparka, druga, trzecia. Znaczy wozidło jedno, dwie koparki, a tam dalej trzecia. No i tutaj kładka taka dla pieszych jest. No. Tutaj dziury nakopali. Zabetonowane już to wszystko koło, jak widać. Dwie koparki, jedna mniejsza, druga większa i wozidło stoi właśnie. No i tutaj reszta. I tutaj trzecia koparka stoi. No i już cała konstrukcja mostu jest już zabetonowana. Tutaj teraz jeszcze pobocza. Tam już zaczęto szalować. Tak tutaj to właśnie sobie wygląda wszystko. A wody jest tyle tutaj, bardzo mało płynie właśnie. Tyle tylko to wygląda, widać. No i taka kładka właśnie tutaj sobie jest, gdzie można przejść, ale nawet podczas rozpoczęcia robót to nie było to możliwe. Dopiero po interwencji radnych się udało to zrobić. I tak tutaj to sobie wygląda wszystko. Zagrodzone. Ogłoszenie rodzaj wykonywanych robót. Jest tablica informacyjna budowy. Także wszystko tu pięknie gra. I to... No, pieski tutaj sobie chodzą. Z tej strony też wszystko poza. Droga cała skopana. Nowa nawierzchnia będzie tak wyglądała. Wszystko jest zdarte. To jest dnia. Krawężniki tutaj leżą. Przystanek jest jeszcze zostawiony. I w związku z remontem i zamknięciem odcinka ulicy Chodynickiej od 17 czerwca 24 do odwołania kursy linii 5A będą wykonywane tylko do przystanku Chodynicka sklep. O tak, a tutaj jest tutaj nawet tablica, kiedy kursują, ale nie, nie kursują, bo jest zamknięte. No i tablica, że Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych, Gmina Miasta Bochnia, przebudowa mostu na ulicy Chodynickiej w Bochni, dofinansowanie 1 775 447 zł i 60 groszy. Także tyle dofinansowano. Dzięki temu właśnie tutaj ten remont jest przeprowadzany. I tutaj jeszcze jest kapliczka. No i materiałów tutaj trochę zgromadzonych jest. No i tyle na razie z tego miejsca. Tyle to można zobaczyć. O, tablicę, że
ulica zamknięta, że objazd, przystanek, znaków, wszystkiego pełno. Jeszcze tu zobaczymy, coś tutaj też jest, albo to jest ta nowa rura gazowa. Tutaj się podano. Z tego wygląda, bo coś żółtego tak się pokazuje. I to by było na tyle.